Dzień dobry, Magdalena Szymańska. Reprezentuję Fundację Go and Act. Fundację, która zajmuje się od samego początku naszego istnienia szeroko rozumianą edukacją dla pokoju, w tym edukacją globalną, czyli tematem, o którym na dzisiejszej konferencji sobie rozmawiamy. I jako fundacja również przygotowujemy publikacje czy innego typu narzędzia, które mają pomagać zarówno edukatorom, edukatorkom, trenerom, trenerkom, jak i nauczycielom i nauczycielkom do wprowadzania elementów edukacji globalnej do szkół. I dzisiaj zaprezentuję Państwu jedno z takich narzędzi. Ono jest dość nietypowe, ponieważ nie tyle ma być pomocne w przekazywaniu uczniom wiedzy z zakresu edukacji globalnej, tylko jest to narzędzie do samoewaluacji nauczyciela czy nauczycielki. A także edukatora i edukatorki, bo tak naprawdę narzędzie to jest bardzo uniwersalne i bez względu na to, czy zajmujecie się Państwo edukacją na zasadzie bycia trenerem, który jednorazowo wchodzi do szkół z jakimiś warsztatami, czy właśnie jesteście nauczycielką, która jest zmotywowana do tego, żeby te treści globalne w szkołach przekazywać, to myślę, że narzędzie to i tu będzie przydatne. Jeszcze zanim do samego narzędzia, to takie krótkie słowo wstępu. Po pierwsze, może zabrzmi to troszkę protekcjonalnie, ale bardzo apeluję, żeby edukację globalną traktować poważnie. No, jest taka trochę tendencja, że edukacja globalna czy edukacja dla pokoju to nie jest przedmiot w szkole. W związku z tym no, to jest jakiś tam dodatkowy rodzaj edukacji, który można sobie dowolnie uprawiać, nie wiem, w przerwie między prawdziwym nauczaniem. Natomiast edukacja globalna jest to bardzo, bardzo szeroka działka, bardzo trudna działka i tak naprawdę edukator dla pokoju to jest trochę osobny etat. Jeśli nauczyciel czy nauczycielka mają ambicje, do czego bardzo, bardzo zachęcam, żeby elementy edukacji dla pokoju przemycać w treściach swojego przedmiotu, to tak naprawdę trzeba to trochę podejść do tego na zasadzie, że ja mam dwa etaty w jednym. Mam etat nauczyciela, ale mam też etat edukatora globalnego i muszę się nauczyć narzędzi, które stosujemy w edukacji globalnej, muszę nabyć wiedzę, jaką stosujemy, jaka jest potrzebna w edukacji globalnej. To trochę tak, jakbyśmy podjęli decyzję o nauce jakiegoś innego przedmiotu. To nie wchodzimy i nie zaczynamy go uczyć z lekcji na lekcję, tylko tak naprawdę musimy się do tego dobrze przygotować. I tak samo jest z edukacją globalną, czy szerzej z edukacją dla pokoju, bo to jest druga moja wstępna uwaga, że karty autorefleksji dotyczą edukacji dla pokoju, nie tylko edukacji globalnej. Edukacja dla pokoju jest dużo szerszym pojęciem. Zresztą ta kwestia tej nomenklatury, czy kwestia jakiejś systematyzacji tych rodzajów edukacji jest może tutaj wtórna. Jakby nie jest nam potrzebna z praktycznego punktu widzenia, też ta systematyzacja jest bardzo różna. Bardzo różni teoretycy mają różne podejście. Niektórzy uważają, że edukacja wielokulturowa to jest część edukacji globalnej, inni, że nie jest. A co z edukacją ekologiczną na przykład? Ja będę tutaj używała najczęściej w tej prezentacji pojęcia edukacja dla pokoju, ponieważ jest to najszersze pojęcie, które zarówno w sobie zawiera edukację globalną, jak i wielokulturową, antyprzemocową, antydyskryminacyjną, obywatelską, edukację z zakresu praw dziecka, edukację z zakresu praw człowieka i tyle chyba. Wszystkie wymieniłam. I globalną, jeśli nie wymieniłam do tej pory. Bo takie typowe zagadnienia, o których będziemy mówić, na przykład działania antydyskryminacyjne. No to jest zarówno edukacja antyprzemocowa, ale też antydyskryminacyjna, ale też przecież dla właśnie globalna. Taka nawet bym powiedziała podstawowy nurt w edukacji globalnej to jest przeciwdziałanie stereotypom. I żeby w ogóle próbować mienić się edukatorem globalnym, czy edukatorką globalną, czy ekspertem w ogóle w tym zakresie, to tak naprawdę trzeba postawić na zdobycie wiedzy w dwóch obszarach. Po pierwsze, przygotować się rzetelnie od strony teorii i metodyki. Edukacja globalna już jest działką wiedzy na tyle rozwiniętą, że ma swoje zasady, szczególnie zasady jakości, niestety bardzo często łamane. Ma swoje wypracowane narzędzia, wciąż dochodzą nowe, ponieważ to jest bardzo silnie rozwijająca się działka, ma swoje metody
i tego po prostu trzeba się w jakiś sposób nauczyć. A druga bardzo ważna kwestia w nauczaniu edukacji globalnej, równie ważna, jeśli nie ważniejsza, która nie wszystkich przedmiotów nauczania dotyczy, a edukacji globalnej, w ogóle edukacji dla pokoju zdecydowanie tak, to jest pozostawanie na bieżąco z obecną sytuacją na świecie, zarówno sytuacją polityczną, jak i sytuacją społeczną. O ile to pozostawanie na bieżąco nie jest tak ważne w części przedmiotów nauczania, jak no nie wiem, matematyka, która jednak nie ewoluuje tak szybko, o tyle w edukacji globalnej jest to niezmiernie ważne. Jeśli chcemy przekazywać uczniom, uczennicom jakieś wartości, które niesie ze sobą edukacja globalna czy wiedzę, to tak naprawdę jeśli podajemy im przykłady z zakresu edukacji globalnej, to powinny być to przykłady współczesne. Jeśli chcemy budować postawy jakieś, jeśli chcemy przekazywać wartości odbiorcom naszym działań, czyli dzieciom i młodzieży, to musimy w jakiś sposób pokazać im, że ta edukacja, że jakby tematy, które przedstawiamy w ramach edukacji globalnej, dotyczą ich bezpośrednio. Gdy uczymy na przykład o nietolerancji właśnie, o tych stereotypach, to oczywiście odwołujemy się do jakiegoś takiego kanonu w zakresie edukacji globalnej, powiemy o Kingu na przykład, ale warto też zawsze odnieść się do bieżącej sytuacji. Jak ja bym na przykład dzisiaj rozmawiała z uczniami, powiedzmy z starszych klas podstawówek, o tym, czym jest dyskryminacja, stereotypy czy przemoc motywowana uprzedzeniami, no to prawdopodobnie odniosłabym się do wydarzenia, które przedwczoraj w nocy miało miejsce we Wrocławiu. Ja jestem akurat z Wrocławia i w ogóle fundacja działa głównie na terenie Wrocławia, czyli o tym, że ktoś kamieniami rzucał w synagogę. To jest dużo bliższy przykład dla uczniów czy uczennic, niż podawanie przykładu sprzed 100 lat z zupełnie innego regionu świata. Jakbym z kolei mówiła o jakichś znanych aktywistach, to oczywiście znowu mogę odnieść się do kanonu postaci znanych, ale mogę też powiedzieć o obecnych więźniach politycznych, czyli osobach, które spotykają się z represjami ze względu na przykład na szerzenie wiedzy o koronawirusie. To się dzieje w Wenezueli, to się dzieje w Egipcie. Są dziennikarze czy aktywiści, którzy bardzo mocno krytykują rząd, zresztą z różnych względów, nie tylko ze względu na obecną sytuację, bo podkreślę, że opowiadam o tym wszystkim Państwu w połowie kwietnia, gdzie jednak ta sytuacja światowa jest przez pandemię tutaj opanowana, jak wszyscy o tym myślimy. Więc podanie przykładu aktywisty, który robi coś, co młodego człowieka dotyka bezpośrednio, jest dużo ważniejsze niż podanie jakiegoś historycznego przykładu, które, tak jak podkreślam, również musimy znać. Ale to jest bardzo ważne w edukacji globalnej. Opanowujemy jakąś totalną podstawę, jakąś wiedzę, ale też jesteśmy ciągle na bieżąco, żeby o problemach globalnych mówić z perspektywy, która jest interesująca dla młodego człowieka, czyli po prostu podając przykłady bieżące i w jakiś sposób dotykające jego. Co nie tylko wpływa na to, że ta młoda osoba przejmie się bardziej problemem, ale też możemy od razu nadać sprawczość młodej osobie, czyli na przykład powiemy młodej osobie, że może stanąć w obronie takiego aktywisty, podpisując petycję o jego uwolnienie. Bo w edukacji globalnej bardzo ważne jest to, żeby młodych ludzi, dzieci, zresztą nie tylko młodych, bo edukacja jakby globalna, oczywiście odbiorcami edukacji mogą być osoby w różnym wieku, ale tu mówimy akurat na konferencji o edukacji globalnej w szkołach podstawowych, więc żeby tych młodych ludzi skłonić do działania, to jest tak naprawdę nasz cel, czy skłonić do zmian postaw, skłonić do zmiany czegoś na lepsze, a nie tylko, żeby mogli nabyć wiedzę. I przechodząc już do meritum, czyli do naszych kart służących do samoewaluacji, karty nazywają się kartami autorefleksji nauczyciela i nauczycielki. To jest zresztą jedno z zestawu 5 narzędzi. W zeszłym roku w ramach projektu Narzędziownik Świadomego Nauczyciela, który to projekt też dla porządku powiem, że finansowany był przez gminę Wrocław, a realizowany przez naszą fundację Kontakt, stworzyliśmy zestaw 5 narzędzi. W ramach tego narzędziownika mamy bibliofilmowiedzoteczkę, gdzie znajdziecie Państwo przykłady ciekawych książek, filmów i stron internetowych, które mogą pomóc w wprowadzaniu tematów edukacji globalnej. Znajdziecie Państwo ekspresówki, czyli krótkie ćwiczenia, które można w czasie lekcji wprowadzać z uczniami, które w jakiś sposób poruszają
kwestie globalne, jest kalendarz społeczników zasłużonych dla praw człowieka. To jest narzędzie, które z kolei prezentuje sylwetki osób, które działały na rzecz praw człowieka i proponuje do tego jakieś ćwiczenia, które można przeprowadzić z młodzieżą oraz komentarz do kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości krajów globalnego południa. Krótka ulotka dla nauczycieli mówiąca o tym, jak mówić o krajach globalnego południa. Może wyjaśnię, co to są kraje globalnego południa. Pewnie edukatorzy globalni to wiedzą, ale być może ktoś z Państwa jest na początku tej drogi nauczania edukacji dla pokoju. Kraje globalnego południa to są kraje, które niegdyś zwało się krajami trzeciego świata, czyli Ameryka Południowa, Afryka Subsaharyjska i Azja Południowo-Wschodnia. Mówiło się niegdyś kraje trzeciego świata, mówiło się kraje rozwijające się, ale w związku z tym, że to są takie dość pejoratywne określenia, to odchodzimy od nich i mówimy kraje globalnego południa, ponieważ w większości kraje te położone są na południu kuli ziemskiej. To te cztery narzędzia i piątym narzędziem są właśnie karty autorefleksji nauczyciela. Wszystkie narzędzia są do bezpłatnego pobrania na naszej stronie internetowej, którą Państwu podam na końcu, oraz z naszego Facebooka. Same karty, tak jak mówię, zostały zaprojektowane z myślą o nauczycielach i nauczycielkach, ale polecam każdemu, kto się interesuje edukacją globalną, a już na pewno każdemu, kto chciałby nauczać edukacji globalnej, do sięgnięcia po ten zestaw. To jest 128 kart i karty podzielone są na dwa obszary tematyczne. Pierwszy obszar tematyczny to są karty, które proponują refleksję na temat mnie samej, czy na temat mnie samego. Druga część kart to jest karty, które proszą nas o zastanowienie się nad otoczeniem, w jakim działamy, czy nad otoczeniem, w którym próbujemy realizować edukację globalną. Karty mają formę pytań, no jak sama nazwa wskazuje, to są karty autorefleksji, czyli nie dają nam gotowych odpowiedzi, tak naprawdę są tylko taką próbą wyzwolenia jakiegoś tam sposobu myślenia. Zresztą w większości tych pytań nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Tak naprawdę mamy siebie jakoś tam oszacować, umiejscowić w tym kontekście nauczania edukacji globalnej, ale bardzo często nie ma tutaj zero-jedynkowych odpowiedzi. Czasami są, pokażę to, ale czasami nie. I my tu nie mamy jakby ambicji nikogo oceniać czy dawać wskazówek, tylko po prostu prosimy o to, żeby każdy sam zastanowił się, co ja wiem, czego nie wiem, co jest dobre w moim otoczeniu, co jest złe, czy mogę coś zmienić. I najpierw obszar numer jeden, czyli karty, które proszą o to, żeby zastanowić się nad sobą samym. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi, ale tak właśnie jest. Oczywiście w kontekście edukacji globalnej. W kartach możecie znaleźć Państwo cztery typy pytań. One się ze sobą przeplatają, więc o ile te dwa obszary, ja nauczyciel jako edukator i moje otoczenie, karty mają inny wygląd wizualny, są na innym tle, o tyle te podobszary, o których teraz opowiadam, czyli cztery podobszary w kategorii ja nauczyciel, ja nauczycielka, zazębiają się między sobą, ale z grubsza można powiedzieć, że karty proszą nas o zweryfikowanie takich czterech obszarów, jeśli chodzi o mnie samą czy mnie samego. Pierwsza pula pytań dotyczy konkretnej wiedzy, którą my posiadamy bądź nie posiadamy, bo jakby to nam wyjdzie z pracy z tymi kartami, na temat edukacji globalnej. Karty mogą nas zapytać, czy znamy pojęcie postkolonializmu. W zasadzie nie, czy znamy pojęcie, bo nie tak są sformułowane. Na pytanie, czy znamy, to każdy ma tendencję, że wiem, prawda? Tylko karta nas prosi, jak rozumiesz, odpowiedź na pytanie, jak rozumiesz pojęcie postkolonializmu. Jak rozumiesz pojęcie rasizmu strukturalnego? Bo nawet jak nam się wydaje, że coś rozumiemy, bo gdzieś tam przeczytaliśmy w jakimś materiale, to często tak naprawdę dogłębnie nie umielibyśmy przeanalizować danej terminologii albo nawet nie umielibyśmy wytłumaczyć, co ona znaczy. To są oczywiście przykładowe pytania. Też te karty jakby nie dotykają wszystkich płaszczyzn, wszystkich terminów, wszystkich problemów związanych z edukacją globalną, tylko są takimi
takimi punktami, które możemy dotknąć i które nam mają coś uświadomić. Także pytanie o znaczenie konkretnych terminów w zakresie edukacji globalnej ma nam uświadomić, czy my faktycznie tę terminologię dobrze znamy. Kolejna karta, która należy do tego obszaru sprawdzania konkretnych wiedzy, to na przykład karta, która nas zapyta, jak działa mechanizm powstawania dyskryminacji. Przeciwdziałanie dyskryminacji jest takim flagowym tematem, jeśli chodzi o edukację globalną. No i żebyśmy mogli rozmawiać o tym z uczniami, żebyśmy mogli przeciwdziałać powstawaniu dyskryminacji w głowach naszych uczniów, uczennic czy odbiorców naszych warsztatów, to tak naprawdę musimy dobrze wiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle dyskryminujemy drugą osobę. Bo to są bardzo dobrze opisane mechanizmy już w psychologii. Tak? Najpierw mamy stereotyp, gdzie po prostu wydaje nam się, że wiemy coś o drugiej osobie, mamy bardzo silnie wyrobione zdanie, którego tak naprawdę w żaden sposób nie podważamy, tylko mamy zawężoną dosyć ścieżkę postrzegania czegoś. Potem na podstawie stereotypu buduje się uprzedzenie i potem dopiero na podstawie uprzedzenia buduje się dyskryminacja, czyli już jakieś konkretne działanie na niekorzyść drugiego człowieka, którego dyskryminujemy ze względu na jakieś cechy, na które najczęściej nie ma wpływu i które w ogóle nie świadczą o nim jako o osobie. Więc żeby działać tu na poziomie czynów i dyskryminacji, to tak naprawdę musimy zacząć edukować już na poziomie powstawania stereotypów. Więc karta nas pyta, czy ja o tym wiem. Jeśli chcę zająć się edukacją globalną, edukacją dyskryminacyjną, to ja muszę o tym wiedzieć. I znowu, to jest tylko przykład różnych mechanizmów, które musimy znać, jak powstaje egzotyzowanie i jakie skutki ma dla drugiego człowieka to, że go egzotyzujemy. Drugim obszarem, który jest w tej puli pytań o mnie samą, mnie samego, są pytania dotyczące naszego osobistego doświadczenia. To są karty, które mają pomóc nam zastanowić się nad tym, dlaczego ja w ogóle chcę się zajmować edukacją globalną. Co mnie skłania do tego, że ja się interesuję edukacją dla pokoju? Co skłania mnie do tego, że ja chcę pracować z uczniami na tematach antyprzemocowych, na tematach globalnych, ekologicznych, wielokulturowych? Czy to jest jakieś doświadczenie być może z mojego własnego życia? Być może ja byłem przedmiotem dyskryminacji. Być może moi rodzice byli aktywistami i ja siłą rzeczy przejąłem postawy społeczne. A być może wręcz przeciwnie, właśnie motywatora, inspiratora znalazłam gdzieś w jakimś dalszym otoczeniu. Ktoś, kogo podziwiałam i chcę kontynuować to, co on przekazał mnie. Bardzo częstą przyczyną, jak tak rozmawiamy z nauczycielami, co prawda nie robiliśmy nigdy badań na ten temat, chociaż marzą nam się, na temat właśnie tego, co motywuje nauczycieli i nauczycielki do zajęcia się edukacją dla pokoju. I jak pytamy o to, zadajemy im to pytanie, to częstą odpowiedzią jest, denerwuje mnie język używany przez młodzież, albo nie wiem, jak reagować na różnego typu żarty wśród młodzieży, czy wśród nawet znajomych, czy w rodzinie, jakieś żarty powiedzmy rasistowskie, czy używanie w ogóle języka, brak używania języka równościowego. Nie wiem, jak na takie sytuacje reagować wprost, dlatego uznaję, że trzeba zaczynać pracę u podstaw i wprowadzać te elementy edukacji antyprzemocowej, antydyskryminacyjnej, antyglobalnej do szkół, bo to umiem robić, to potrafię robić, wiem, jak pracować jakby z małymi dziećmi od zera. Mimo że na poziomie jakby życia codziennego właśnie mnie to frustruje, to jednak ten wentyl, gdzie czuję, że mogę coś zrobić, to jest edukacja globalna czy edukacja dla pokoju w szkołach. I to fajnie sobie odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Dlaczego ja się decyduję na taką, a nie inną ścieżkę zawodowo-prywatną tak naprawdę, bo edukacja globalna to jest temat na pograniczu prawa, przepraszam, sfery prywatnej i sfery zawodowej. Trzeci obszar, jeszcze ciągle w tej puli pytań o samego siebie czy o samą siebie, to jest trudny obszar. To jest obszar samoświadomości, bo mimo że decydujemy się podejmować tematy globalne, to często wrażliwość
na pewne kwestie, nawet wśród edukatorów globalnych, edukatorek, trenerów, trenerek, nauczycieli, nauczycielek, jest bardzo różna. I warto sobie tą wrażliwość, ze swojej własnej wrażliwości zdać sprawę. Podam przykłady, bo może one zobrazują to, co chcę powiedzieć. Czy używanie w języku potocznym słowa oszwabić kogoś albo ty Żydzie jest ok, czy nie jest ok? Podajemy w kartach odniesienia na przykład do jakiejś reklamy, no tam jakiegoś produktu, to już nieważne jakiego, która być może część osób śmieszy, a dla części osób jest absolutnie niedopuszczalna z mocnym przekazem dyskryminacyjnym. To jest właśnie pula pytań, gdzie nie ma dobrych i złych odpowiedzi. To jest pula pytań, która mówi, jak ta moja wrażliwość się kształtuje, w którym ja momencie jestem. To są pytania o to, w którym momencie u mnie często uruchamiają się, bo nikt nie jest od tego wolny, stereotypy czy protekcjonalizm na przykład. Nikt nie jest wolny z nas w życiu codziennym od upraszczania i od stosowania od czasu do czasu protekcjonalizmu, chociażby w stosunku do dzieci, z którymi pracujemy. I tutaj też warto sobie właśnie zadać takie pytania o samego siebie. I co mnie rusza, że tak powiem, a co jest dla mnie dopuszczalne. I czwarta bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o autorefleksję nauczycielek, edukatorek, trenerek, trenerów, to są w zasadzie narzędzia, które ja umiem używać lub których nie umiem używać. W ogóle może narzędzia, kompetencje, styl nauczania, wszystko co się łączy z metodyką i z warsztatem edukatorów czy nauczycieli. To są pytania takie jak, czy wiem gdzie szukać materiałów, które pozwolą mi wprowadzać treści edukacyjne, na przykład scenariuszy zajęć, czy nawet nie całych zajęć, tylko konkretnych ćwiczeń. Czy ja wiem, jakich mediów mogę użyć, żeby najlepiej dotrzeć do młodzieży czy dzieci z treściami globalnymi? To jest w ogóle też oczywiście pytanie zasadne przy wszelkiego rodzaju działaniach edukacyjnych. To jest pytanie do nauczycieli uczących wszelkich przedmiotów, czy ja nadążam za młodzieżą z mediami, którymi oni się posługują, żebym mógł polecić coś, załóżmy, w danych mediach, które przekażę treści, które ja chcę przekazać. To jest na przykład pytanie o moją sztukę argumentowania. Czy ja znam, przynajmniej na poziomie zupełnie podstawowym, zasady argumentowania? Bo edukacja globalna porusza często wiele tematów, które są nieoczywiste albo które są kontrowersyjne, na które nasi uczniowie mogą mieć zupełnie inne zdanie, szczególnie uczniowie starsi, bo im jakby wyższy etap edukacji, tym tak naprawdę mamy uczniów o bardziej określonych poglądach, bardzo często mogą z nami wchodzić w dyskusję na temat praw człowieka, na temat tego, czy faktycznie etyczna moda, czy zakupy etyczne, które znowu są kolejnym takim przykładem sztandarowym edukacji globalnej, mają w ogóle sens, więc musimy umieć argumentować swoje zdanie nie tylko na poziomie merytoryki, ale też na poziomie sposobu, w jaki argumentujemy, a sztuka argumentacji tak naprawdę oczywiście w dużej mierze jest jakby czymś wrodzonym i albo mamy do tego talent, albo nie, ale są też proste ćwiczenia, które nam pomogą doszlifować sobie ten sposób rozmowy z uczniami. To są też pytania, czy jesteśmy właśnie przy tych naszych kompetencjach, czy sposobie nauczania, o to, czy ja mam przygotowane odpowiedzi na najczęstsze pytania, jakie mogą zadać uczniowie. Albo może odpowiedzi o argumenty. Powiedzmy, że mamy ucznia, który uważa, że świat oparty jest o wiedzę i zasoby ludzi z krajów Europy, a Afryka subsaharyjska, Ameryka Południowa, Azja to w ogóle jest wszystko jedna wielka ciemnota i zacofanie. Czy ja umiem mu szybko opowiedzieć o tym, co my w naszej kulturze tutaj, powiedzmy, że w kulturze polskiej, już tak zawężając, zawdzięczamy kulturze arabskiej. Tak, że to jest algebra chociażby. Ale czy ja to wiem, czy ja to umiem bardzo szybko jakby taki argument zbić? Albo, nie wiem, słynne osoby z Ameryki Południowej, jak powie, że tam nic się nigdy nie wytworzyło w kulturze i sztuce. Tak, a czy ja umiem odpowiedzieć, a Marquez na przykład?
albo Frida Kahlo, no to akurat Ameryka Centralna, ale czy ja mam takie nazwiska, bo jakbyśmy pewnie dłużej pogrzebali, jakbyśmy mieli dłużej, jakby nauczyciel czy nauczycielka miała więcej czasu, żeby się zastanowić nad tym pytaniem, to na pewno by doszło do takich nazwisk, ale czy my je mamy jakby przygotowane już od razu, żeby umieć zbić pewne argumenty uczniów, czy przynajmniej wejść z nimi w dyskusję może lepiej. Zresztą to nie musi być od razu Marquez, to możemy podawać, nie wiem, możemy podać Shakirę albo Messiego, osoby też latynoskiego pochodzenia, a dużo bliższe uczniom, bo też to, o czym mówiłam na samym początku, żeby też starać się odwoływać do przykładów, które w jakiś sposób są uczniom bliskie. I tutaj kilka przykładów na prezentacji takich kart, które odnoszą się do obszaru numer jeden, czyli ja nauczyciel, nauczycielka. O, tutaj z obszaru wiedzy, czy wiem, co to jest zjawisko etnocentryzmu, w jaki sposób wpływa ono na moje postrzeganie świata i otaczającej mnie rzeczywistości. To jest też trochę pytanie o tą samoświadomość. Czy ja wiem, jak na mnie wpływa zjawisko etnocentryzmu, bo nawet jeśli sobie zdaję sprawę, co to jest i jak to funkcjonuje, to nie ma siły, żeby się uchronić przed pewnymi mechanizmami psychologicznymi czy społecznymi. Jakie jestem silne, inspirujące osobowości, to o czym mówiłam, czy dyskutuję z uczniami na bieżące tematy polityczne i społeczne, to jest bardzo ważne pytanie. Bo jeśli ich tych tematów nie podejmuję, to dlaczego nie? I o tym jeszcze wrócę, jak będę mówiła o obszarze numer dwa, czyli obszarze mojego otoczenia. Czy wiem, jak reagować na stereotypizujące sformułowania? Wszystko przykłady pytań, na które sobie odpowiadamy, przygotowując się do wprowadzania elementów edukacji globalnej. I tutaj już przechodzimy do obszaru numer dwa, czyli do mojego otoczenia. Bardzo ważne pytania, ponieważ nauczanie treści globalnych i jakby tych około globalnych, czyli znowu tak szerzej, nauczanie edukacji dla pokoju jest trudne. I jeśli jesteśmy w tym obszarze takim samotnym wilkiem, to będzie nam na pewno bardzo trudno. Jeśli mamy naokoło wsparcie i jeśli mamy, że tak powiem, klimat sprzyjający takiemu nauczaniu, będzie nam o wiele łatwiej. I tu warto sobie odpowiedzieć na trzy pytania. Znaczy, znowu mamy jakby trzy obszary pytań. Pierwszy to jest szkoła. Czy szkoła mnie wspiera w edukacji globalnej, w przekazywaniu treści globalnych? Czy dyrekcja mnie wspiera? Bo jeśli nie, będzie nam bardzo trudno. Jeśli mamy dyrekcję, która wartości wręcz przeciwnie do naszych reprezentuje, będzie nam bardzo trudno. Ale jeśli nie dyrekcja, to dalej. Kolejna karta nas pyta, to może mamy przynajmniej w otoczeniu nauczycielskim jakieś osoby, które interesują się tymi tematami co my, z którymi możemy sobie wymienić wiedzę, które mogą nas wesprzeć, zmotywować, a w chwilach zwątpienia jakby podać pomocną rękę, że jednak warto to robić. To jest też pytanie o przestrzeń szkoły. Czy w przestrzeni szkoły są różnego rodzaju plakaty, wystawy czy inne treści, które promują te treści, o których ja chcę mówić na lekcjach z uczniami. Bo znowu, jeśli nie, to szkoda, a jeśli tak, to bardzo fajnie, bo nie dość, że uczniowie słuchają mnie w czasie lekcji, czy może nie słuchają, dyskutują ze mną w czasie lekcji, to jeszcze później są one powielone, czy ponownie jakby wysłane do ich głów poprzez to, co widzą na korytarzach szkolnych. Druga rzecz to jest moje otoczenie. To jest trochę to, o czym już zaczęłam mówić, czyli czy mam wśród kolegów, koleżanek, wśród kadry pedagogicznej wsparcie, czy mogę na kogoś liczyć, kto mnie i zmotywuje, i zdopinguje, i komu się mogę wyżalić, czy z kim skonsultować treści. Ale to są na przykład też rodzice. Czy jeśli podejmę w szkole temat praw człowieka i etycznej mody, chociaż to może nie jest aż tak kontrowersyjny temat, ale temat dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię albo ze względu na miejsce pochodzenia, to czy rodzice nie zbombardują tych treści w domu? Albo czy jeszcze inaczej, czy nie przyjdą do mnie z pretensjami, że ja w ogóle takie treści podejmuję i przekazuję? Komfort nauczania treści globalnej, jeśli wiemy, że rodzice naszych uczniów się z tym zgadzają, jest ogromny. Jeśli nie, musimy szukać tego wsparcia gdzie indziej. Więc też musimy wiedzieć, w którym miejscu tutaj stoimy. To samo dotyczy uczniów. Czy ja mam w szkole, w klasie uczniów, którzy zawsze będą się przeciwstawiać temu, co ja mówię? A może na odwrót? A może ja mam dwóch, trzech uczniów, którzy są ambasadorami tych treści, które przekazuję, którzy są ambasadorami praw człowieka, którzy są ambasadorami
etycznej turystyki, która również jest elementem edukacji globalnej. Jeśli tak, to wykorzystajmy ich, szczególnie jeśli mają silną pozycję w klasie. I kolejny jakby krąg tutaj, czyli moja szkoła, takie otoczenie, no też szkolno, okołoszkolne i też to otoczenie szersze. Tutaj na pewno dużo łatwiej jest nauczycielom i nauczycielkom, którzy pochodzą z dużych miast, bo w dużych miastach, no Wrocław jest tutaj doskonałym przykładem, bardzo wiele projektów wielokulturowych, globalnych, antyprzemocowych się odbywa regularnie. I teraz pytanie, czy ja właśnie jestem w takiej miejscowości, gdzie mogę na przykład zabrać moich uczniów na jakieś takie wydarzenie, które łączy się z edukacją globalną, na żywą bibliotekę na przykład, która we wszystkich większych miastach się odbywa, także w wielu mniejszych miejscowościach. Czy ja w ogóle znam, karta nas pyta, wymień jakie w Twojej miejscowości są organizacje pozarządowe zajmujące się tymi tematami, wielokulturowością na przykład. Bo zawsze się mogę jako nauczyciel do nich zwrócić z prośbą o dostarczenie materiałów dydaktycznych, z prośbą o skonsultowanie czegoś, można zaprosić taką osobę, ale musimy też wiedzieć, gdzie stoimy, bo to też nas albo będzie wspierać w tej roli edukatora globalnego, albo może nas nie wspierać. I teraz pytanie, czy możemy wtedy sięgnąć po jakieś źródła pomocy. Zachęcam, tak jak powiedziałam, wszystkich do sięgnięcia po te karty. Ach, tu jeszcze przykład, jeszcze plansza z przykładami, z moim ulubionym przykładem, jeśli chodzi o obszar drugi, czyli moje otoczenie. Jakie stereotypy napotykam w podręcznikach? Jeszcze wrócę do tego przykładu, bo bardzo go lubię. Jakie przejawy języka nienawiści lub braku poszanowania języka równościowego? Czy próbowałam kiedyś podważyć też podręcznika? Podręczniki bardzo często mają treści stereotypizujące albo wręcz dyskryminujące. Nie zawsze na takim poziomie świadomym, bo autorzy podręczników nie są ekspertami w edukacji globalnej, więc często jakieś treści, na przykład historyczne, przekazują takim językiem, który jest dyskryminujący zupełnie bez takiej intencji. Ale czy ja wtedy umiem podnieść taki podręcznik i powiedzieć, zobaczcie, z tą treścią się nie zgadzam, uważam, że jest tak i tak. Ciekawe doświadczenie. Czy współpracuję z rodzicami? Czasami jest tak, że rodzic albo uczeń, który się z nami nie zgadza, nas w ogóle stopuje w przekazywaniu takich treści. Też jest karta, która nas o to pyta. Czy mi się zdarzyło zrezygnować z nauczania czegoś tylko dlatego, że bałam się bycia storpedowanym w tym temacie? Bałam się, że będą ogromne konsekwencje. Bałam się, że dyrekcja mnie wezwie do siebie i zagrozi mi zwolnieniem, bo ja nauczam o prawach człowieka na przykład w takim, a takim kontekście. Także tyle z przykładów. Tak jak mówiłam, kart jest 128, więc myślę, że na długie wieczory mogą wystarczyć w takim samokształceniu, w samodoskonaleniu się. Bardzo zachęcam do ich korzystania. Jeśli macie Państwo pomysły na nowe karty autorefleksji, bo to oczywiście nie jest kalendarz zamknięty i w każdym momencie możemy tę naszą publikację rozszerzyć, lub jeśli macie Państwo pomysły na inne użycie kart lub jakiekolwiek uwagi, to zawsze bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu. Także zachęcamy do kontaktu tych z Państwa, którzy po prostu chcą rozpocząć swoją przygodę z edukacją globalną i chcą się najzwyczajniej w świecie poradzić albo skonsultować, to zawsze do naszej redakcji można napisać, zadzwonić. Tu macie Państwo akurat mail bezpośrednio do mnie, więc ja osobiście jako Magda Szymańska szczególnie zapraszam do kontaktu wszystkich z Państwa. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia, być może już w troszkę innej formule, a online'owo zawsze również. Do widzenia.